Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Kalimba, Sleeping Child na antenie Radia Fest. Nie śpimy, pracujemy, jest dopiero poniedziałek, więc o odpoczynku absolutnie nie ma mowy. Nawet jeszcze na horyzoncie nie widać weekendu, ale co tam, my się dobrze bawimy, my się dobrze czujemy. Weekend był też wyśmienity i to chyba nie tylko dla nas. Nie wiem, czy wiecie, ale od jakiegoś czasu nawiązaliśmy dość mocną współpracę z Ruchem Chorzów. No i efektem tejże współpracy są wieści z cichej, które dzisiaj przekaże i ma dla was Kuba Kurzela. Cześć Kuba. Cześć, witam cię serdecznie, Marcin, cześć. Witaj, jak miło cię słyszeć. Dobrze powiedziałem, ten weekend był udany również pod kątem sportowym właśnie dla waszego klubu, Kuba? No zdecydowanie, takich weekendów życzymy sobie w Chorzowie, Marcin, ci powiem, jak najwięcej, jak najczęściej, dlatego że lepiej sobie tego tutaj w Chorzowie nie mogliśmy wymyśleć. No to co się działo? Daleki wyjazd do Kalisza, na mecz no, wicelidera akurat Ruch Chorzów i trzeciej drużyny, którą jest KKS Kalisz w drugiej lidze. Zapowiadały się emocje zdecydowanie były, bo z happy endem dla nas, bo do samego końca jakby ważyły się wynik tego spotkania się ważył, ale udało wygrać się na wyjeździe 2-1 po bramkach Łukasza Janoszki i Tomasza Poszmańczyka, czyli jednak tutaj po pierwsze rutyna, po drugie doświadczenie wzięły górę i nasi rutyniarze spisali się fantastycznie, jeżeli chodzi o skuteczność. No i takim fajnym elementem tego spotkania był fakt, o którym zresztą spora część piłkarskiej Polski pisała, że na poziomie drugiej ligi można organizować wyjazdy kibiców w liczbie 2,5 tysiąca osób. No nieczęsto zdarza się, że na 4 tysiące ludzi na stadionie 2,5 tysiąca to kibice gości, także można powiedzieć, że niby wyjazd, a piłkarze, zawodnicy mogli trochę poczuć się jak na cichej 6 w Chorzowie, bo no lwia część, zdecydowana większa część kibiców na trybunach to byli kibice Ruchu. Mnóstwo radości, świetna atmosfera, zresztą dość łatwo znaleźć te całe materiały na YouTubie. Ja wszystkich sympatyków piłki nożnej zachęcam do tego, żeby sobie to zobaczyć, bo no akurat tym razem mamy się czym pochwalić. No właśnie, wspominałeś mi poza anteną też, że kibice się spisali i bardzo fajnie. A powiedz mi o samym meczu teraz, jak to wszystko wyglądało, bo Ruch Chorzów obecnie jest na której lokacie w drugiej lidze? Umocnił się na drugiej lokacie, co nas bardzo cieszy. No przed nami tylko Stale Rzeszów i tutaj ja też troszkę zaspoileruję, może zaproszę, że jeżeli dalej utrzyma się ta tendencja, a idzie to nieźle, ja nie chcę zapraszać, bo w piłce nożnej wiadomo, trzeba troszkę przesądnym być, ale 3 października w niedzielę, jak tak dalej pójdzie, to przy cichej będzie mecz lidera z wiceliderem, bo Stal Rzeszów przyjeżdża do Chorzowa, więc atmosfera myślę, że będzie fajna, ale jeszcze w międzyczasie 2 mecze. Tutaj na boisku wyglądało to kapitalnie, umocniliśmy się na tej drugiej pozycji, chociaż no, wynik nawet troszkę lepszy niż gra, bo graliśmy nieźle, no ale KKS Kalisz był jednym z pretendentów właśnie do awansu, też na pewno bić się będą do samego końca, bo dopiero 8 kolejek, więc powiedzmy to jest jedna czwarta dopiero rozgrywek, więc to może wydarzyć. I niebiescy prowadzili 1-0. Bardzo ciekawa sytuacja miała miejsce pod koniec pierwszej połowy, kiedy rzut karny był podyktowany dla drużyny gospodarzy, ale drugi raz w tym sezonie, drugi rzut karny i drugi raz Kuba Bielecki, nasz bramkarz, młody bramkarz, obronił, także tutaj wielkie brawa dla Kuby ze strony nie tylko klubu, ale i kibiców, oby jak najczęściej. Się to udawało. No w drugiej połowie KKS Kalisz miał też przewagi troszkę, ale udało się wyjść obronną ręką. Oni doprowadzili do wyrównania 1-1, ale 3 minuty później, tak jak wspominałem, nasz rutyniarz, kapitan drużyny Tomasz Poszmańczyk wziął sprawę w swoje ręce, odnalazł się w polu karnym, no i dał tę bramkę, która dała nam zwycięstwo, no i te upragnione wyjazdowe 3 punkty. 2-1, Ruch Chorzów wygrał bardzo fajnie. W takim razie cóż, Kubo, my czekamy teraz na kolejne spotkania i jak zwykle połączymy się już w kolejny poniedziałek, żeby usłyszeć najnowsze wieści z cichej. Zdecydowanie tak. O godzinie 18 w sobotę grać będziemy z Wigrami Suwałki tutaj przy Cichej 6. Zapraszamy wszystkich kibiców. No i oby w przyszłym tygodniu, Marcin, w okolicach tego południa poniedziałkowego usłyszeć się w równie pozytywnych nastrojach. Oby tak właśnie było z uśmiechem na twarzy. Pewnie, że tak. Kuba Kurzela był naszym gościem. Pięknie dziękujemy i pozdrawiamy. Miłego dnia życząc oczywiście. Dzięki. Trzymaj się. Wszystkiego niebieskiego. Cześć. Cześć.